5916 to liczba osób bezrobotnych, którą odnotowano pod koniec 2016 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie. Mieliśmy ponad 7 tysięcy ofert pracy do dyspozycji w ciągu roku, czyli znacznie około 1000 ofert pracy więcej niż rok temu. Wydatkowaliśmy na aktywizację osób bezrobotnych w różnych formach około 17 milionów złotych. Aktywizowanych było ponad 2 tysiące osób bezrobotnych. Aktywizacja obejmuje nie tylko staże, ale też bony stażowe, szkolenia, prace interwencyjne czy też wsparcie na rozpoczęcie działalności. Na aktywizację osób bezrobotnych w tym roku zaplanowano ponad 14 milionów złotych. Od 23 stycznia pojawią się nowe druki i wnioski, które uległy niewielkiej modyfikacji. Będą już dostępne na naszej stronie internetowej, będzie można po nie sięgać, a od 30 stycznia rozpoczynamy przyjmowanie wniosków, jeżeli chodzi o staże, szkolenia, prace interwencyjne czy inne formy aktywizacji. Około 200 dotacji zostanie w tym roku przyznanych na rozpoczęcie własnej działalności. W przypadku środków na podjęcie działalności gospodarczej czy też refundacji pracodawcom stworzenia stanowiska pracy, nabory będą tak jak do tej pory konkursowe, zawsze będą one ogłaszane. Przewidujemy, jeżeli chodzi o dotacje, 4 takie nabory. Pierwszy zostanie ogłoszony już w lutym. W przypadku pracodawców ubiegających się o środki na utworzenie miejsca pracy będą 3 nabory, również pierwszy w lutym. Od 9 stycznia rozpoczęła się realizacja programu związanego z aktywizacją osób długotrwale bezrobotnych. W ramach tych działań pomocy w aktywizacji, która ma doprowadzić te osoby do zatrudnienia, będzie mogło skorzystać 300 osób bezrobotnych długotrwale zaliczonych do drugiego bądź trzeciego profilu pomocy. Operatorem tych działań będzie Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego ze Słupska, która oczywiście na okres tych działań, które są zaplanowane na 2 lata, będzie miała swoją siedzibę w Wejherowie. Skierowania wydaje Urząd Pracy w Wejherowie. Działania, które podejmuje wejherowska placówka odnośnie zniwelowania poziomu bezrobocia w powiecie, są jak widać bardzo szerokie. Tylko w przypadku osób, które otrzymały dotacje na założenie własnej działalności, biorąc pod uwagę kilka ostatnich lat, wynika, że około 70% firm nadal funkcjonuje.